Szczepionka BioNTech może być dopuszczona do użytku w połowie grudnia. BioNTech, dopuszczenie szczepionki na COVID-19 możliwe w połowie grudnia. Szczepionka przeciwko koronawirusowi Pfizera i BioNTech może być dopuszczona do użytku przez organy regulacyjne USA i Unia Europejska w połowie grudnia, poinformował w środę dyrektor generalny niemieckiej firmy. Tego samego dnia Pfizer ogłosił, że szczepionka ma 95% skuteczności. Uğur Şahin, dyrektor generalny niemieckiej firmy biotechnologicznej BioNTech, która przygotowała szczepionkę we współpracy z amerykańskim koncernem Pfizer, powiedział agencji Reutersa, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, amerykańska agencja do spraw żywności i leków FDA może zatwierdzić awaryjne dopuszczenie do użycia szczepionki pod koniec pierwszej połowy grudnia albo na początku drugiej połowy. Dodał, że spodziewa się warunkowego zatwierdzenia szczepionki w Unii Europejskiej w drugiej połowie grudnia. Szefowa brytyjskiej agencji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo leków i wyrobów medycznych MHRA, June Rauner, oświadczyła w środę, że wyniki przedstawione przez Pfizera i BioNTech są bardzo obiecujące, ale nie podała, kiedy dokładnie szczepionka mogłaby zostać dopuszczona do użycia w Wielkiej Brytanii. Z niecierpliwością czekamy na jak najszybsze otrzymanie pełnych wyników badań klinicznych, po czym dokładnie ocenimy dowody na bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki, przekazała Rainę. Şahin zaznaczył, że Pfizer i BioNTech pracują nad udoskonaloną wersją szczepionki, która nie będzie wymagała przechowywania w bardzo niskiej temperaturze, co ułatwi korzystanie z substancji w krajach rozwijających się. Ta wersja prawdopodobnie będzie gotowa w połowie przyszłego roku. Na razie szczepionka Pfizera i BioNTech musi być przechowywana i transportowana w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza, chociaż może być też przechowywana w normalnej lodówce do 5 lub do 15 dni, jeżeli jest trzymana w specjalnym opakowaniu. Pfizer ogłosił w środę, że wyniki końcowej fazy badań klinicznych pokazały 95%. Skuteczność szczepionki. To najlepszy wynik ze wszystkich opracowywanych obecnie projektów szczepionki przeciwko koronawirusowi, zauważa Reuters. Nie zaobserwowano przy tym poważnych skutków ubocznych, spośród 8 tysięcy ochotników biorących udział w testach 2%. Miało bóle głowy, 3,7%. Czuło zmęczenie. Szczepionka podawana jest w dwóch dawkach. Pfizer ogłosił, że do końca roku ma być gotowych 50 milionów dawek, które wystarczą do zaszczepienia 25 milionów osób. Firma zapowiada, że do końca 2021 roku będzie w stanie wyprodukować 1,3 miliardów dawek. Koncern już podpisał umowy na dostawę setek milionów dawek substancji do USA, Unia Europejska, Wielkiej Brytanii, Kanady i Japonii.